witam serdecznie na kanale Szydełkiem Wyczarowane. W poprzednim filmiku tworzyliśmy pierwszy z naszego kompletu koszyków, ten okrągły fioletowy. W dzisiejszym odcinku przejdziemy do stworzenia tego koszyka z pokrywką. Także będziemy go wykonywać. Jak widzicie, jest on zrobiony słupkami. Bardzo szybciutko się go robi. Także myślę, będzie bardzo prosto do przerobienia. Będziemy potrzebować dwóch szydełek tym razem. Pierwsze szydełko, które zastosujemy, to będzie 8 mm. Tym szydełkiem zrobimy dół naszego koszyka, a szydełkiem 9 mm zrobimy pokrywkę. Zastanawiacie się, dlaczego taka zmiana? Ponieważ pokrywka musi mieć troszeczkę obwód szerszy jak nasz koszyk dolni. Dlatego tutaj zastosowałam zmianę szydełka. Będziemy oczywiście potrzebować nożyczek do ucięcia niteczek, w tym wypadku sznurków, oraz takich kółeczek ze sklejki. Ja swoje zamówiłam już jakiś czas temu na jednej ze stron internetowych, znajdziecie je również na Allegro. Tą pełną zastosujemy do wykonania dna, a tą tutaj mam akurat w gwiazdki, gdyż ma to być koszyk do dziecięcego pokoju, wykorzystam do zrobienia pokrywki naszego koszyka. Zatem przechodzimy do szydełkowania. Aha, jeszcze oczywiście, tak jak to było w poprzednim filmiku, używam nadal sznurka bawełnianego 5 mm z rdzeniem. To jest ten sam sznureczek, który używałam w poprzednim filmiku. Także zapraszam Was na zrobienie dna naszego, nie dna, tylko dołu naszego koszyka. Musiałam sobie tutaj troszeczkę zorganizować miejsca. Powiem Wam, że tą sklejkę się przerabia dosyć trudno, także ja Wam pokażę początkowe oczka, jak to zrobić, a potem będziemy poza wizją dalej przerabiać. Przeciągam sobie pierwszą niteczkę przez pierwsze oczko, żeby rozpocząć robótkę. Nie ukrywam, że jest to dosyć trudne do wykonania. Zawsze początkowo, jak robicie tutaj, z pomiędzy z tych dziurek wypadają jeszcze drobne elementy, które były po wycinaniu. Także musicie sobie potem troszeczkę tą robótkę oczyścić. Mam tutaj przewinięte pierwsze oczko i nie będę przerabiać w tym samym, tylko rozpocznę w następnym, a potem tutaj w tym skończę, żeby nam było troszeczkę łatwiej. Jak widzicie, troszeczkę za mało mam tutaj sznurka. Mając to już troszeczkę wyciągnięte, możecie wyciągnąć szydełko i w miarę możliwości sobie troszkę przeciągnąć, aby ten sznurek tutaj schować w robótkę, żeby on nam się nie rozpruł, nigdzie nie uciekł. Także tutaj sobie wyciągam. Musimy sobie pomagać jak tylko możemy rękami. I wbijam się w kolejną dziurkę tej naszej sklejki i staram się przeciągnąć ten sznurek. I wykonuję normalny półsłupek. Pierwsze okrążenie będzie się składało z półsłupków, ponieważ musimy obrobić tą sklejkę. Wbijamy się w kolejne oczko, przeciągamy nasz sznurek i robimy półsłupek. I jak widzicie, od razu mi się tutaj ten początkowy sznureczek chowa pod tymi półsłupkami. Wbijam się w kolejne, przeciągam i przeciągam znowu, żeby wykonać półsłupek. Tyle, ile macie oczek w tej sklejce. Ja mam akurat tutaj sklejkę o wymiarze, bo chcę Wam jeszcze powiedzieć, żeby tego sznurka z jednego motka na te trzy koszyki starczyło. To moja sklejka tutaj ma 14 cm. Tak, ona ma 14 cm. Także obrabiamy do końca te kółeczka półsłupkami i zobaczymy się na końcu rzędu. Mam przerobioną już moją sklejkę i teraz musimy zakończyć rządek, wbijając się w to pierwsze początkowe oczko. Jeżeli pracujecie jednym kolorem, to normalnie tym kolorkiem zakańczacie sobie teraz tutaj w tym oczku,
A jeśli będziecie tworzyć tak jak ja, z dwóch kolorów, to musimy sobie tutaj doczepić już drugi kolorek. Najpierw oczywiście trzeba się wbić pod to oczko, jest to troszeczkę trudne, może Wam być dosyć ciasno. I zahaczam sobie nową niteczkę, w tym wypadku sznurek, i przeciągam, żeby zakończyć rząd. Tutaj jest troszeczkę ciasno, ponieważ to było to nasze początkowe oczko, ale myślę, że uda Wam się to przerobić. I tutaj ten poprzedni kolorek troszkę ściągam, żeby to miało jakoś odpowiedni wygląd. I przechodzimy do wykonania naszego pierwszego rzędu. Rząd ten rozpoczniemy od trzech oczek łańcuszka, które będą zastępowały nam pierwszy słupek. Raz, dwa i trzy. I w kolejnym słupku przerabiamy w tylnią nitkę. Zobaczcie, troszeczkę tutaj w tylnią. Tą przednią zostawiamy wolną, wbijamy się tylko w tylnią i wykonujemy słupek. Tutaj sobie możemy od razu schować tą końcówkę tej białej, żeby ją zabezpieczyć. I robimy słupek. Zwykły słupek. Jeżeli byście stwierdzili, że one są za wysokie lub Wam się nie podobają, można przerobić również to półsłupkami. Także wtedy będzie odpowiednio pasować do naszego tego koszyka. Dlatego może zastosujemy tutaj małą zmianę, moi drodzy, i wykonamy tutaj półsłupki. Może będzie to ciekawiej wyglądać. Jeszcze tego koszyka ze sklejki nie robiłam półsłupkami. Zatem musimy się wrócić. Robiliśmy trzy oczka łańcuszka. Skracamy sobie o dwa. Możecie oczywiście dalej wykonywać to słupkami. Wszystko zależy od tego, jak chcecie, aby to wyglądało. I robimy półsłupki. Też w tylnią nitkę. Tylnią nitkę. Pierwsze oczko nam się tutaj właśnie też przyda, żeby robótka ładnie wyglądała. Także wszystko będzie, myślę, w porządku. I wykonujemy wokół całego tego rzędu półsłupki w tylnią nitkę. Przerabianie ze sznurka bawełnianego wymaga naprawdę troszeczkę siły. Jak tak spędzicie cały dzień na robieniu koszyków, to naprawdę potem ręce bolą. Także warto to sobie dawkować. Najgorzej jest robić dywany. Od dywanów bardzo ręce bolą. Jeszcze jak się przerabia sznurkiem 5 mm. Także zobaczcie. Wykonujemy nasz pierwszy rząd. I on nam się potem będzie wywijać w jedną stronę. Oczywiście musicie sobie go dopasować. Czy chcecie, aby to było w środku. Taki tu jest ciemniejszy kolorek, czy ten jaśniejszy. Ja wolę ten ciemniejszy pozostawić na zewnątrz, gdyż wtedy koszyk się nie będzie tak od spodu aż brudzić. Zatem przerabiamy ten rząd półsłupkami w tylnią nitkę. Przerobiłam ten mój drugi rządek już do końca. Tutaj w ostatnim oczku też przerobiłam jeszcze słupek i będę zamykać ten rząd. Ja tym razem oczywiście muszę zmienić kolor. Jeżeli nie zmieniacie, to normalnie tą niteczkę przeciągacie sobie, a ja, że zmieniam, także będę zakończać moim fioletowym i wbijam się normalnie pod pierwszy półsłupek i wykonuję oczko ścisłe. Znowu tutaj tą białą można troszkę ściągnąć i teraz będziemy przerabiać fioletowym i robimy znowu oczko łańcuszka i w kolejnym półsłupku w tylnią nitkę robimy półsłupek. Czyli koszyk się dużo nie różni, metoda jego zrobienia nie różni się od tego, który robiliśmy w poprzednim filmiku. I znowu wbijam się w tylnią nitkę i przerabiam półsłupek. I w ten sposób będziemy przerabiać kolejne rzędy.
aż osiągniemy wysokość naszego koszyka. Mój tutaj ten poprzedni ma, już Wam mówię, wysokość 11 cm. Także może Wam w ten sposób pokażę. No, prawie 12, 11,5. Także mniej więcej na tą wysokość sobie przeróbcie i spotkamy się, żeby zakończyć go. Jeżeli dzieje się u Was tak jak u mnie, że koszyk się troszeczkę zwęża do środka, możecie albo przerobić luźniej sznurek, albo zastosować metodę dodania jednego półsłupka. Czyli w ostatnim oczku przerobiłam jeden półsłupek i w tym samym oczku przerobię sobie jeszcze jeden. Dodam po prostu jeden, dzięki czemu zwiększę troszeczkę obwód tej robótki. I normalnie zakańczam sobie teraz rząd. Tutaj zrobię fioletowym, żeby Wam pokazać tylko. I widzicie, już nam się troszeczkę poszerzyło. Także tutaj nie jest to aż tak widoczne, że coś dołożyliśmy, a koszyk nabierze fajniejszego kształtu. Jeżeli w późniejszych rzędach znowu by Wam gdzieś przyszło, że będzie się zwężać, możecie dodać czy jeden półsłupek, czy dwa półsłupki więcej. Także nie będzie to, jeżeli to zrobicie tutaj z tyłu, to nie będzie to aż tak widoczne w naszej robótce, gdyż koszyk będzie stał przodem do nas. Także myślę, to taki tip podczas szydełkowania. Przerobiłam moją wysokość 11 rzędów. Wyszło mi raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Nie 11 rzędów, tylko 11 centymetrów. I wyszło mi 6 rządków. I teraz tą nitką, którą zakończyłam koloryzację mojego koszyka, zamykam oczkiem ścisłym zamykającym. Czyli zamknęłam oczkiem ścisłym i przeciągam jeszcze niteczkę dla zabezpieczenia jej. I w tym momencie możemy ją uciąć. Jeżeli przerabialiście tak jak ja dwoma kolorami, to tutaj w tym momencie też można uciąć tą białą. Z tym, że zostawcie sobie kawałeczek dosyć, żeby to wrobić tutaj w środek tego koszyczka, żeby zabezpieczyć te niteczki. Także dół naszego koszyka mamy gotowy. Teraz pozostało nam przerobić naszą pokrywkę. I do pokrywkę już zrobię w jednym kolorze, ponieważ tutaj są tylko dwa rządki tak w zasadzie do przerobienia. Rozpoczynamy od tego samego, co robiliśmy przedtem, czyli obrabiamy naszą sklejkę. Zahaczamy się nitką, to znaczy sznurkiem, i przeciągamy. Pierwsze oczko. Pamiętajcie, żeby niteczkę pozostawić do zabezpieczenia i przerabiamy wokół naszej sklejki półsłupki dookoła. Także nic tutaj skomplikowanego nie ma. Robimy to, co na początku naszego koszyka. Czyli w każde oczko tej sklejki robimy półsłupki. Oczywiście ta sklejka też ma 14 cm średnicy. Muszą być dwie takie same. Także zobaczymy się po obrobieniu sklejki. Obrobiłam już moją sklejkę półsłupkami. W oczku, w którym żeśmy rozpoczynali, też przerobiłam półsłupek. I teraz zakańczam rząd. I będziemy przerabiać teraz półsłupki z nawinięciem. Będzie to tylko jeden rządek. Także z pokrywką tutaj nie ma dużo roboty. Zaczynamy od oczka łańcuszka i robimy półsłupki z nawinięciem w tylnią nitkę poprzedniego rzędu. Czyli nawijam, wbijam się w tylnią nitkę i przerabiam półsłupek przez wszystkie trzy pętelki. I
W ten sposób wykończymy tą pokrywkę. Tutaj akurat naprawdę, tak jak powiedziałam, nie ma dużo roboty. Nawinięcie, wbijamy się w tylnią nitkę i przerabiamy półsłupek z nawinięciem. Także zobaczymy się na końcu tego rzędu. Wiecie co, sprułam ten rządek, ponieważ przypomniało mi się, że mieliśmy w tym momencie zamienić szydełko z 8 mm na 9. Właśnie po przerobieniu ósemką zobaczyłam, że dosyć mi się zaczyna zwężać ta robótka i przypomniałam sobie, że po to nam było to właśnie szydełko o rozmiarze 9 mm. Także tak jak powiedziałam, przerabiamy pół słupki z nawinięciem w tylnią nitkę, jednak ze zmianą szydełka. Także bardzo Was przepraszam, ale dobrze, że jeszcze mi się to przypomniało, zanim skończyłam ten rządek. Czyli normalnie zmieniliśmy sobie szydełko na większe i przerabiamy półsłupki z nawinięciem. Mam nadzieję, że mi wybaczycie tą drobną pomyłkę. Także do zobaczenia za chwilkę. I mam przerobiony ten rządek. Jak widzicie, robótka nam się tak wygięła do góry. Ale to nic nie szkodzi, zaraz ją sobie wygniemy w drugą stronę. Zamykamy rządek oczkiem ścisłym zamykającym. I ucinamy niteczkę. Potem ją oczywiście też trzeba schować. Ale myślę, z tym to sobie już poradzicie. Tak, zaciągnęłam i teraz zobaczcie, wywijamy sobie do dołu. Ponieważ chcemy, żeby prawa strona tego wzoru była na górze. I nasza pokrywka jest gotowa. Pozostało tutaj dorobić nie rączkę, tylko może haczyk, taki jak tutaj miałam zrobiony. Tu było prościej przerobić, ponieważ umiałam się przez dwie dziurki, powiedzmy, przetransportować tym sznurkiem. A tutaj mamy tylko de facto tą środkową, do której to możemy zastosować. Czyli normalnie możecie sobie tutaj przeciągnąć przez tą dziurkę taki, powiedzmy, obłoczek, no takie uszko. Żeby to ładnie wyglądało, moja propozycja jest taka, aby sobie tego wyciągnąć najpierw troszkę więcej i zobaczcie, zrobimy sobie też od góry supełek. To będzie to ładniej wyglądać. Zastanawiam się, od której strony się za to zabrać. Przerobimy sobie normalny supełek, taki zwykły. O. I teraz przyciągamy sobie ten sznurek z powrotem do środeczka. Widzicie? Coś takiego powstało. I teraz od środka też pozaplątujemy supełki. Dzięki czemu to nam nie wyleci. Normalny supełek, jakbyście sznurówki wiązali po prostu. A robiąc go ze 2-3 razy, on się po prostu tak jakby pogrubi i już nam ta rączka nie wyleci. Zobaczcie. Widzicie? Prostym sposobem jest to już zrobione. Teraz wystarczy tą niteczkę tutaj uciąć. I nasza pokrywka jest gotowa. A zarazem cały nasz koszyk. Proszę bardzo. Prawda, że prosty? Mam nadzieję, że tutorial Wam się podobał pomimo mojej pomyłki. Zapraszam Was do wspólnego szydełkowania trzeciego z naszych koszyków oraz do subskrypcji oczywiście mojego kanału, jak i do szydełkowania razem ze mną. Mam nadzieję, że projekty, które Wam przedstawiam, Wam się podobają. I co? Widzimy się w kolejnym filmiku. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia, do usłyszenia, pa, pa!